Dowódcy zarówno jednostki polskiej, jak i amerykańskiej, panie ambasadorze, panie ministrze, szanowni państwo, ja przede wszystkim chciałem podkreślić, że jestem pod wrażeniem tempa prac, jakie zastałem tu w Redzikowie. Rzeczywiście prace zmierzają ku końcowi. Oczywiście jeszcze przed nami kilka miesięcy, ale tempo jest zadowalające. Jestem też pod wrażeniem współpracy między Wojskiem Amerykańskim i Wojskiem Polskim. To jak zawsze jest współpraca modelowa. Chciałem też podkreślić, że baza w Redzikowie jest bardzo ważna dla bezpieczeństwa Polski, Europy, ale także dla bezpieczeństwa świata. Wspólnie bronimy wolności, wspólnie bronimy wolnego świata przed zagrożeniami płynącymi z tych części globu, które nie szanują wartości, jakimi kierujemy się w naszym życiu społecznym, w naszym życiu politycznym. Niewątpliwie ta współpraca i baza, która powstaje właśnie w Redzikowie razem z bazą w Rumunii, stanowi bardzo ważny element wspólnego mechanizmu bezpieczeństwa w Sojuszu Północnoatlantyckim, ale także w relacjach polsko-amerykańskich. Proszę państwa, współpraca między Wojskiem Polskim a Armią Stanów Zjednoczonych układa się bardzo dobrze, czego dowodem obecność zarówno w ramach EFP wojsk amerykańskich, jak i nasza wspólna obecność w Afganistanie czy w Iraku. Nie ulega żadnej wątpliwości, że gwarancją bezpieczeństwa, naszego bezpieczeństwa jest rozwijanie liczebne Wojska Polskiego, wyposażenie Wojska Polskiego w nowoczesny sprzęt, ale także umacnianie naszej obecności w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Mogę powiedzieć wprost, że Redzikowo jest przykładem tej bardzo dobrej współpracy i jest dowodem, pierwszym dowodem tego, że Wojska Stanów Zjednoczonych na stałe stacjonują w Polsce. Tak jak Redzikowo jest bazą, w której stacjonują wojska amerykańskie, tak mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości wojska Stanów Zjednoczonych będą stacjonowały w Polsce na trwałe. Dziękuję bardzo.